Nie dały. Zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw podatku VAT. Przesłuchanie obserwował nasz reporter. Podsumowując przesłuchanie, szef zespołu śledczego Marcin Harała z PiS-u przypomniał, że CBA nie prowadziło szerokiej analizy przyczyn spadającej ściągalności podatku od towarów i usług. Takich zleceń nie było również ze strony prokuratury, wskazywał Harała. W CBA przez 8 lat było zaledwie 9 postępowań dotyczących wyłudzeń podatku VAT. To szokująco mało, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ustawowych zadaniach CBA jest również zwalczanie przestępczości związanej z podatkami. Świadek odniósł się do tych komentarzy tuż po przesłuchaniu. Podkreślił, że biuro za jego czasów badało wiele spraw i wątków, także spoza sfery finansowej. Możliwe, że teraz po prostu biuro przestało zajmować się korupcją na poziomie władzy, zaczęło zajmować się VAT-em. Ja nie wiem, jakie są te wytyczne i absolutnie z tym nie polemizuję. Kolejne przesłuchanie komisja śledcza zaplanowała na jutro. Michał Fedusio, Polskie Radio. 5,9% wyniosła w grudniu stopa bezrobocia, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej resortu wynika, że bez pracy było wtedy ponad 971 tysięcy osób. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się o blisko 21 tysięcy osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było łącznie 970 tysięcy osób. Najwięcej bezrobotnych przybyło w województwie pomorskim. To wzrost o ponad 5%. Wciąż najlepsza sytuacja była w Wielkopolsce, gdzie bezrobocie wynosi nieco ponad 3%. Na drugim biegunie są Warmia i Mazury. Tam wskaźnik ten jest dwucyfrowy i przekracza 10%. Co jest przyczyną większego bezrobocia? Ministerstwo Rodziny twierdzi, że chodzi o zakończenie umów na czas określony związanych z pracami sezonowymi. To takie branże jak leśnictwo, ogrodnictwo czy prace budowlane. Mniej wolnych miejsc pracy zgłosili też przedsiębiorcy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Kontrole w kolejnych escape roomach w całym kraju potwierdzają wiele nieprawidłowości w ich działalności. W Małopolsce strażacy mieli zastrzeżenia do wszystkich skontrolowanych lokali. 14 z nich zostało zamkniętych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie dróg ewakuacji, mówi komendant krakowskiej Straży Pożarnej Artur Nosek. Zawężenie tych dróg ewakuacyjnych, długość drogi ewakuacyjnej, oświetlenie zapasowe, oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej, występowanie materiałów łatwozapalnych, tego typu rzeczy. Kontrole escape roomów potrwają do piątku, zlecił je szef MSWiA. W poczekalni do jednego z escape roomów, przypomnę, wybuchł pożar. 15-latek zatruło się czadem. Ich pogrzeb odbędzie się pojutrze. Po tragicznym pożarze w escape roomie w Koszalinie będą kontrole tego typu placówek także na Litwie. Inspekcje mają być przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 tygodni. Wcześniej decyzje o kontrolach w podobnych pomieszczeniach podjęto w Czechach. Lider ruchu Kukiz15 Paweł Kukiz spotkał się z wicepremierem Włoch i szefem ruchu 5 Gwiazd Luigi Di Maio. Polityk poinformował o tym na Facebooku. To kolejne nasze spotkanie w ostatnich tygodniach. Rozmawialiśmy o podobieństwach i różnicach programowych oraz o wspólnych planach. W najbliższych tygodniach kolejne dobre wieści, napisał Paweł Kukiz. Jutro wizytę w Warszawie złoży wicepremier i szef włoskiego MSW Matteo Salvini. Lider prawicowej ligi spotka się ze swoim odpowiednikiem, ministrem Joachimem Brudzińskim i prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Politycy mają rozmawiać o kwestiach dotyczących migracji i reformie Unii Europejskiej. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. Szczególnie ślisko będzie w 6 województwach, zapowiada Jakub Gawron z IMGW. Mamy wydane ostrzeżenia w takim pasie od zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego przez zachodnie Mazowsze, wschodnią część województwa łódzkiego, część województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Po opadach mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem, w nocy temperatura spadnie tam poniżej zera i miejscami nawierzchnia dróg, chodników będzie śliska. Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały do jutra, do godziny 10. Operator filmowy Łukasz Żal otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia w filmie Zimna Wojna. Żal powalczy o nagrodę m.in. z Alfonso Cuaronem, reżyserem, autorem scenariusza, a także autorem zdjęć do filmu Roma. Do tej pory żaden z Polaków nie otrzymał tej nagrody. 6 razy szansę miał Janusz Kamiński, autor zdjęć m.in. do Szeregowca Ryana i Listy Schindlera. Dwukrotnie nominowany był Paweł Edelman. Osport.
sporcie Cezary Goliw. Snowboardzistka Aleksandra Król zajęła drugie miejsce w slalomie równoległym zawodu Pucharu Świata w Austriacu Bad Gastenstein. Polka w finale przegrała z reprezentantką gospodarzy Klaudią Riegler. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Towarzystwa Sportowego Wisła i Wisła Kraków S.A. Policja, prokuratura, ale i Centralne Biuro Śledcze zabezpieczały dokumenty, które mogą być podstawą do stwierdzenia przestępstwa. Następnie ma być przeprowadzona analiza, która zdecyduje o dalszych krokach. Dlatego, jak mówi rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Chnatko, na razie nie ma mowy o zatrzymaniach. Nikt też nie usłyszał jeszcze zarzutów. To postępowanie jest postępowaniem w sprawie. Dopiero analiza zabezpieczonych materiałów, ewentualne przesłania świadków, prowadzone inne czynności mogą dać podstawę do podjęcia innych działań. Przeszukano 15 miejsc związanych z Wisłą Kraków, w tym siedziby klubu oraz towarzystwa sportowego, którego to poprzedni zarząd miał dopuścić się przestępstwa. Służby nie informowały wcześniej o wszczęciu postępowania, by nie uprzedzić dzisiejszych przeszukiwań. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. Iga Świątek pokonała Serbkę Olgę Daniłowicz 1-6, 7-6 i 7-5 w pierwszej rundzie kwalifikacji do tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Przytrzymując ręce się trzęsły, ale to raczej nie z emocji, tylko po prostu z gorąca, który było na korcie. A tak to właśnie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że w ogóle mogę tu być. Mogę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak się jest pro zawodnikiem. I mam nadzieję, że będę wygrywać, będę mogła zostać tu dłużej. W pierwszym sensie Olga trochę nie dała mi pole do manewru, prawda? No obie bardzo przeżywałyśmy ten mecz, bo to był właściwie nasz piąty i obie jesteśmy w tym samym wieku i nawet jak nie chcemy, to wszystko myślę, że porównujemy się do siebie. Tego, jaki, która zrobiła postęp, ten mecz wymagał bardzo dużo siły mentalnej z obu stron. Awansu nie uzyskała narzekająca na kontuzję nadgarstka Magdalena Frech, która przegrała z Niemką Anną Zajon 2-6 i 3-6. Z kolei Magda Linet awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Hobart. Polka pokonała w pierwszej rundzie rozstawioną z numerem 4 Greczynkę Marię Sakari 3-6, 6-2 i 6-4. Więcej o sporcie w Kronice Sportowej po 22:30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko, a tymczasem jest 21:37. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polska dzięki tej ustawie symbolicznie dołącza do krajów rozwiniętych. Tak o programie pracowniczych planów kapitałowych powiedział premier Mateusz Morawiecki. W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych szef rządu wraz z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju zaprezentowali szczegóły obowiązującej od początku roku ustawy. Premier mówił, że program będzie korzystny dla państwa pod kątem długoterminowych oszczędności. Podkreślał, że skorzysta także gospodarka. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj po dwóch latach bardzo szerokich konsultacji społecznych doszliśmy do tego momentu, w którym możemy rzeczywiście rozpocząć ten program. Program, który jest cywilizacyjnie ważny dla Polski. Jest też kluczowy dla budowania długoterminowych oszczędności. Długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. To rozumieją nie tylko ekonomiści. O tym wiemy wszyscy, że tak właśnie jest, że potrzebne są krajowe oszczędności, żeby nie popadać w nadmierną zależność od zagranicy, to co nam się przydarzyło przez 25 lat, ale jednocześnie, żeby móc finansować inwestycje, inwestycje długoterminowe. Ale przede wszystkim ten program jest programem prospołecznym, jest programem dla ponad 11 milionów pracowników, programem bez żadnych gwiazdek, bez żadnych pułapek, bez niebezpieczeń, ponieważ jest zależność od zagranicy, widzisz. Nie wolno popadać w zależność od zagranicy. W zasadzie dobrowolnej oczywiście pracownik. Pracownicy mają tutaj nie tylko instrument, który w dużo lepszym stopniu będzie potrafił zabezpieczyć godną emeryturę, godne życie, ale też przede wszystkim gwarancje ze strony państwa właściwego zachowania się, właściwych opłat w systemie OFE. One były na dużo wyższym poziomie. Polska niecałe 4 miesiące temu została zakwalifikowana do koszyka krajów rozwiniętych przez FTSE Russell, taką agencję finansową. To jest pewien symbol, to co dzisiaj, z czym się ruszamy, bo akurat te 25 państw, około 25 państw, które jest zakwalifikowane do koszyka państw rozwiniętych, one wszystkie mają taki program. Polska w symboliczny sposób właśnie również poprzez wejście w ten program właśnie dołącza również do krajów rozwiniętych.
Chciałem też z tego miejsca dzisiaj podziękować bardzo partnerom społecznym, bo to właśnie dialog społeczny, wielokrotne rozmowy, konsultacje ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców spowodowały, że dzisiaj możemy w takim pełnym konsensusie społecznym zaproponować ten program. To jest też program, który jest programem solidarności międzypokoleniowej, bo jest programem na 20, 30, 40 lat. I to bardzo mnie cieszy, bo jednocześnie budujemy siłę gospodarczą i przede wszystkim budujemy również siłę społeczną poprzez lepsze perspektywy dla przyszłych emerytów. Warto też, żeby popatrzeć na ten program od strony relacji pracodawca-pracownik. Czasami mówi się o pracownikach jako o koszcie, a to nie jest koszt. Pracownik to jest, troszeczkę brzmi to technokratycznie, ale to jest kapitał ludzki, to jest inwestycja w człowieka. I ten program z punktu widzenia pracodawcy, z punktu widzenia tych, którzy muszą się też dokładać, czy będą się też dokładać, czyli pracodawców na początek tych większych, tych największych, to też jest właśnie świadectwo tego, że dbamy o pracownika, że wręcz chcemy zachęcać naszych pracowników do tego, żeby oni brali w tym udział. To jest program, który buduje korzyść dla pracowników, buduje też korzyść dla pracodawców, ale buduje też korzyść dla państwa, dla społeczeństwa całego i dlatego tak bardzo jest to program, który znakomicie odpowiada na dzisiejsze potrzeby Rzeczypospolitej. I to, w jaki sposób odzwierciedlony jest ten wymiar społeczny, pozwólcie mi państwo jeszcze zaakcentować na jednym przykładzie, że w przypadku, kiedy wynagrodzenie nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego, jest jeszcze dodatkowa ulga w wejściu do tego programu. I w wielu innych wymiarach uwzględniliśmy głos społeczny, uwzględniliśmy głos pracowniczy w taki stopniu, żeby w szczególności pracownicy, którzy mniej zarabiają, mogli wziąć udział w tym programie w sposób jak najmniej obciążający ich własne portfele. Pracownicze plany kapitałowe są elementem trzeciego filaru emerytalnego obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Ma to być system dobrowolny i w pełni prywatny. Po ukończeniu 60 roku życia oszczędzający będzie mógł wypłacić swoje pieniądze z PPK. Jeśli od razu wypłaci 100% zgromadzonej kwoty, zostanie ona obłożona podatkiem od zysków kapitałowych. Można też będzie wypłacić jednorazowo 25% oszczędności, a pozostałą kwotę wycofywać w ratach. Polskie Radio 24. Zakończyliśmy już czynności związane z przeszukiwaniami domów prywatnych, ale trwają one jeszcze w pomieszczeniach klubowych, powiedział Sebastian Gleń, rzecznik krakowskiej policji, która działa na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie niegospodarności w Wiśle Kraków. Od wczesnych godzin rannych policjanci i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczali dowody w tej sprawie. Przeszukano 15 miejsc, a w akcji brało udział 80 osób. Rzecznik krakowskiej policji nie chciał potwierdzić, czy przeszukanie zostało także mieszkanie byłej prezes Wisły Kraków Marzeny Sarapaty. Według nieoficjalnych informacji nie zastano jej w domu. Śledztwo, które prokuratura prowadzi 31 grudnia, ma na celu wyjaśnić nieprawidłowości związane z nieudaną próbą sprzedaży przez Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków piłkarskiej spółki Wisła S.A. zagranicznemu inwestorowi. Transakcja ta nie doszła do skutku, a Wisła decyzją Komisji do Spraw Licencji Klubowych PZPN ma od 3 stycznia zawieszoną licencję na grę w Ekstraklasie. A na naszej antenie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport rozmawiał na ten temat Krzysztof Grzybowski. Dziś do siedziby Wisły Kraków i Towarzystwa Sportowego weszli przedstawiciele prokuratury i policji. No i pojawiły się takie komentarze, że tak naprawdę... prokuratura weszła do Wisły, tak. Także do Wisły, nasz prokuratura do Wisły. Trzęsienie ziemi. Straszne rzeczy. Działania są całkowicie zrozumiałe. Zresztą to jest pewien ciąg zdarzeń od sprzedaży Wisły Kraków ludziom, którzy tak naprawdę nie wiadomo skąd byli, jakim dysponowali majątkiem, czy posiadali w ogóle środki na to, żeby planować zakup tak dużego klubu, jakim jest Wisła Kraków, przez zawieszenie licencji przez Polski Związek Piłki Nożnej, przez oczywiście fiasko tych negocjacji, co chyba no, tylko niepoprawni optymiści liczyli na to, że Wisła trafi do rąk ludzi z jakiegoś tajemniczego konsorcjum, po rzeczywiście no, dzisiejsze działania prokuratury, policji... Obce ciało, cóż, obce ciało. Zastanawiam się tylko, dlaczego tak późno to wszystko się dzieje.
bo to, że w tym klubie działo się źle, wiedzieli tak naprawdę wszyscy. No to jest akurat pytanie, które rzeczywiście chyba należałoby zadawać bardzo często bardzo różnym osobom, bo no, w tej chwili wszyscy chcą pomagać, wszyscy są oburzeni, natomiast ja się zastanawiam, gdzie przez miesiące czy też lata były instytucje, które tak naprawdę polskim futbolem powinny się zajmować czy nim zarządzać, między innymi PZPN, no bo słuchając wyjaśnień Zbigniewa Bońka, który mówił o tym, że wielokrotnie telefonował do byłej już prezes Wisły Kraków i mówił jej o problemach, no trudno te wyjaśnienia potraktować poważnie. Trzeba pamiętać o tym, że każdy klub musi składać dokumenty świadczące o tym, że nie ma długów, a jeśli ma, to te długi są w sposób taki właściwy rozłożone i są spłacane zaległości wobec piłkarzy, wobec urzędów, czy podatkowego, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I ten porządek w papierach był tak naprawdę, teoretycznie, bo to, że klub miał... No właśnie, do tego zmierzałem. Teoretycznie, bo przecież nagle się okazuje, że klub jest potwornie zadłużony i choćby z tytułu tego długu i nie spłacania tego długu, nie zmniejszania go, Wisła już wcześniej powinna mieć ogromne kłopoty z grą. Tymczasem prawdopodobnie ktoś przymykał oko, ktoś twierdził, że to się da załatwić, wszystko robiło się na słowo honoru. Potem się okazało, że władze Wisły się rozpłynęły. Nie ma w tej chwili osoby, która bierze na siebie odpowiedzialność za powstały, przecież dużo większy, no, kiedy Towarzystwo Sportowe Wisła przejmowało Wisłę, ten dług był, zdaje się, o 25 milionów złotych mniejszy. A teraz wynosi 40 milionów. To jest niesamowite tak naprawdę. Przepraszam, bo skąd w takim razie te różnice? No bo pomiędzy 25 a 40 milionów to są naprawdę potężne pieniądze, a jednocześnie wiemy o tym, że w tym czasie, kiedy ten dług rósł, wierzytelności nie były spłacane, piłkarze nie otrzymywali pieniędzy, miasto nie dostawało pieniędzy za wynajem stadionu. No i właśnie chyba dlatego wkroczyła w tą sytuację tej prokuratura. Chyba nie ma innego wytłumaczenia, bo nagle się okazało, zaczęli tym pisać dziennikarze, że ten dług jest większy. Okazało się przy zawieraniu umowy, zresztą to też jest ciekawe pytanie, dlaczego, naprawdę nie rozumiem, dlaczego umowa dotycząca polskiego klubu była podpisana w Szwajcarii. To jest też niezrozumiałe. No dzisiaj dochodzą do informacji, że to ma również związek z tym, na wypadek, gdzie trzeba byłoby się sądzić, tak? Jeśli chodzi o takie nieścisłości związane z samym kontraktem, z samą umową. To wtedy nie w Polsce, tylko w miejscu, gdzie została podpisana umowa. Pytań jest bardzo wiele. Jak na prawnika pani prezes Szarapata, no rzeczywiście no podejmowała takie decyzje, jakie podejmowała. Niech o tym rozsądzą prawnicy i prokuratura. Natomiast no to rzeczywiście chyba ten rosnący dług, no to jest niewytłumaczalne, naprawdę. To jest przedziwne, zresztą te ostatnie ruchy związane z zapłatą sobie i firmie, która produkowała programy piłkarskie, meczowe, też to wszystko naprawdę jest no, bardzo grubymi. Sytuacje, kiedy inne należności w ogóle nie były spłacone nawet w najmniejszym stopniu. No tak, znaczy oczywiście to można się na to burzyć, tak? To wszystko było zgodnie z prawem, natomiast czy to było etyczne, to już chyba nie do końca. Spłacajmy, tak? Kochanie, długi, spłacajmy. Mam na myśli piłkarzy, którzy od lipca nie dostawali wynagrodzenia. Trudno sobie to wyobrazić. Oni też mają rodziny, też mają mieszkania, też mają czasami kredyty. To nie jest taka grupa, która cały czas może brać ze ślinki, skarbonki, pieniążki, skupki i wszystko jest okej. To byli ludzie bardzo mocno poszkodowani i oszukani, ponieważ oni wierzyli cały czas, że klub stanie na nogi, że te zaległości i wierzytelności będą spłacone i Wisła będzie trwać. Tymczasem okazuje się, że tak nie będzie. No to właściwie dwie rzeczy, bo o piłkarzach można powiedzieć tyle, że mimo tych zaległości oni akurat stanęli na wysokości zadania, bo rzeczywiście do samego końca prezentowali przynajmniej od piłkarskiej strony wysoką formę i no, naprawdę grali tak, że to się mogło podobać. Ale druga kwestia, bo w tych wątkach dotyczących... Wisła płonie, wariat, Wisła płonie. ...roli i udziału, to chciałem powiedzieć, kibiców, może nie tyle kibiców, co kiboli, bo no, to jest bardzo ciekawy wątek w całej tej przedziwnej historii, gdzie pojawia się wiele znaków zapytania. Rola niektórych osób ze środowiska kibicowskiego w tym wszystkim, do czego do Wiśle doprowadzono? Ja myślę, że to, o czym się mówiło, też przecież powstał bardzo głośny reportaż na ten temat, do którego również władze Wisły miały okazję się odnieść. Czyli te wydarzenia, one na pewno nie pomagały w zainteresowaniu potencjalnych, poważnych inwestorów.
także polskich. Bo myślę, że jeśli ktoś wierzy w to, że ktoś, jakiś biznesmen z dużym kapitałem, wejdzie do klubu piłkarskiego i będzie chciał do niego tylko dokładać, albo będzie chciał żyć w jakimś takim, chorym związku z kibolami, że będzie zastraszany, że będzie szantażowany, że nie będzie mógł realizować swojej wizji biznesowej również, no to jeśli ktoś wierzy, że wariat Wisła płonie, swoje pieniądze rozdaje wszystkim dookoła i sam nie będzie chciał z tego wyciągnąć nic, no to jest naprawdę niepoprawnym, bardzo niepoprawnym optymistą. Więc jeśli ktokolwiek robi rachunek taki ekonomiczny, wchodząc z jakiegokolwiek klubu piłkarskiego, bardzo bacznie się takiej sytuacji przygląda. I teraz naturalnie, że chce mieć spokój na trybunach, naturalnie, że chce i jest zainteresowany również biznesem piłkarskim, około piłkarskim. Są tacy, którzy są zainteresowani gruntami. To jest wszystko zrozumiałe. Jeśli to ma zdrowe fundamenty, zdrowe podstawy i wszyscy są wiarygodni, mam tu na myśli i klub, i takiego potencjalnego biznesmena, to biznes może się kręcić i wszyscy na tym mogą skorzystać. Natomiast tak, no myślę, że ta sytuacja kibicowska w tym klubie po prostu nie pomaga i nie zachęca potencjalnych ludzi z grubym portfelem, żeby do takiego klubu jak Wisła Kraków. No ale to jest historia, która powtarza się cyklicznie w wielu polskich klubach piłkarskich. No, trzymając się Wisły, no mamy słynnego Miśka, który przecież lata temu niechlubnie zasłynął rzuceniem nożem w Winowacie, za co przecież Wisła Kraków poniosła wtedy bardzo poważne konsekwencje. Ten człowiek spokojnie chodzi sobie na mecze, chodzi po stadionie, jest liderem tych najbardziej radykalnych kibiców. Zresztą kibice ci najbardziej radykalni te kluby ultrasów, no tak naprawdę mają... Linowadzio. Bardzo wiele mają tak naprawdę udziały w zyskach. Chyba tak nawet możemy wręcz... Tak, teraz to już się trochę zmieniło. Tak, ta umowa została wypowiedziana, ale to jest decyzja ostatnich wypowiedziana. Tak. Znaczy kiedyś rzeczywiście tak było, że oni byli... Ludzie związani z Towarzystwem Sportowym Wisła mieli siłownię, tak? Siłownię i była tam sekcja, dzięki której mieli wpływ na decyzję zarządu Wisły Kraków. Teraz jest troszeczkę inaczej. Natomiast co do samego wspomnianego przez pana Miśka, no ta historia z nożem to już jest przeszłość, tak? Odległa i za to on zdaje się został ukarano, poniósł karę, poniósł konsekwencje. Ale ja mówię o konsekwencjach ze strony klubu, nie ze strony prokuratury, policji, polskich sądów, ale ze strony klubu. Znaczy, jak ktoś taki może przez lata bezkarnie po stadionie klubu, który tak skrzypił, po prostu sobie przechadzać się? No to już jest sprawa między klubem, a tymi grupami kibicowskimi. Tak jak powiedziałem wcześniej, na 100% to nie zachęca potencjalnego człowieka z zewnątrz, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, po odejściu Bogusława Cupiała tak naprawdę ten klub przeżywa cały czas kłopoty. Kłopoty różnego rodzaju. Chaos również takim problemom sprzyja. Proszę pamiętać, co się wydarzyło jakiś czas temu, tak? Kiedy kibice przerwali mecz strzelając fajerwerkami za stadionu na stadion. No jeśli ktoś... No, muszę mieć świadomość tego, jakie mogą być konsekwencje takich czynów. Znaczy przede wszystkim chodzi o to, że jeśli ktoś chce wejść w taki klub, to przecież takie fakty musi znać. To jest za duży biznes, za duże pieniądze. Mówimy dzisiaj o 40 milionach złotych. Nie wiem, być może szejkowie, gdyby tu chcieli wejść i sypnęliby groszem, dla nich to by było nic. Natomiast dla wielu polskich biznesmenów, jeśli chodzi o spłacenie długu, bo tyle on w tej chwili wynosi, plus taka bieżąca działalność, plus kłopoty z kibolami, bo jak im się coś nie spodoba, to mogą zrobić różne rzeczy, no to kto poważny w takie coś wchodzi? Kto ma ochotę zaryzykować? Rozmawiając o dzisiejszych kłopotach Wisły Kraków, no nie sposób nie wrócić do wydarzeń sprzed kilku lat i do Jacka Bednarza, który no, jako jeden z niewielu chyba w polskiej piłce, już jako działacz, nie jako piłkarz, powiedział głośno, że no, wytacza wojnę kibicom. Bardzo szybko z Wisłą Kraków musiał się pożegnać. No właśnie, no to o czymś to też świadczy. To wszystko, naprawdę, jeśli ktoś robi research, a spodziewam się, że przy takich inwestycjach ten research jest konieczny, no to widzi, co się wydarzyło, tak? I stąd te kłopoty ze znalezieniem wiarygodnego, normalnego właściciela, który przejmie klub i wyprowadzi go na prostą. Panie redaktorze, tak, to duży problem. To jeszcze na problem tego klubu. Jeszcze na koniec, bo mamy raptem 2-3 minuty, bo rozmawiamy cały czas o Wiśle Kraków, ale gdyby sięgnąć pamięcią, nie trzeba sięgać bardzo daleko, to mamy historię Polonii, mamy historię UKS-u.
Państwu mamy historię Widzewa Łódź. Oczywiście te problemy były różne, ale pewien motyw się tu pojawia. Absolutny brak zainteresowania różnych czynników, takich jak na przykład PZPN, na to, co w tych klubach się dzieje i na to, co nowi szefowie, nowi prezesi w tych klubach wyprawiają. Przypomnę historię Polonii Warszawa, gdzie pojawił się dosyć dziwny inwestor, który tak naprawdę całe jego inwestowanie i całe jego zarządzanie polegało na tym, że czekał na wypłaty spraw telewizyjnych. Skończyły się wypłaty, zniknął również prezes. Tak, to prawda, czy mówi pan o dawnych czasach. Natomiast jeśli chodzi o związek, wie pan, no związek, on opiera się na zeznaniach takich rocznych, tak? Na tym, jak wygląda działalność klubu, czy nie, czy klub działa według instrukcji licencyjnych. Jeśli tak się dzieje, to wszystko jest okej. Ale naprawdę nie można zrobić niczego więcej. Znaczy nie można w jakiejś mierze, na przykład, ja już nie mówię o wymuszaniu pewnych decyzji, ale były takie momenty i były takie kluby, które rzeczywiście chciały coś zrobić. I można odnieść wrażenie, że za każdym razem ci ludzie, którzy mieli odwagę to powiedzieć, za każdym razem zostawali zupełnie sami. Znikąd nie mieli wsparcia. No wie pan, bo kto ma dawać to wsparcie? Wsparcie tylko z góry może dać Polski Związek Piłki Nożnej, to tylko słowa. Natomiast nie ma żadnych, instrumentów, żeby wspierać. W jaki sposób można wspierać? Jako PZP może na przykład pewne rzeczy nagłaśniać, może publicznie pewne decyzje wspierać. Tego też nie było. Ale one są nagłaśniane i są nagłaśniane przez media, przez dziennikarzy. W tej chwili mam takie wrażenie, że to, co się wydarzyło w Wiśle Kraków, czyli wymówienie umowy, też jest z tym związane. Jednak zrobiło się głośno, jednak o tym się wszystkim mówiło i no tak, było ale czy taka powinna być kolejność, że najpierw dziennikarze wywołują burzę, a dopiero wtedy do gry wchodzi PZPN, czy ta kolejność nie powinna być inna, że gdy widzimy pewne problemy i nieprawidłowości, to wtedy zaczynamy działać, a nie czekamy na to, aż rzeczywiście wybuchnie medialna bomba. Uważam inaczej, że może nie Polski Związek Piłki Nożnej, ale służby odpowiednie powinny wejść wcześniej. Naprawdę zagadką jest ciągle to, że klub działał normalnie, otrzymał licencję, kiedy długi jego rosły. Tutaj powinien być już stop. Tu jest oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast jeśli chodzi o nagłaśnianie, informowanie, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak wygląda w tej chwili rzeczywistość klubowa, jak wygląda sytuacja w wielu klubach, jak wyglądają relacje między właścicielami a klubami kibicowskimi. To nie jest wszystko takie, moim zdaniem, proste, że po prostu wejdzie ktoś z dużą miotą i będzie zamiatał i będzie natychmiast porządek. Nie, to generalnie niech pan zwróci uwagę, że też się profil kibica dość mocno się zmienia. Jednak większość, więcej jest spokoju na trybunach niż niepokoju. Wisła jest niechlubnym wyjątkiem w tej chwili, ale podkreślę to z całą mocą. Mam nadzieję, że ten klub także, biorąc pod uwagę moment w historii też swojej i poprzednie dokonania, jeśli nawet teraz spadnie, jeśli będzie musiał rozpoczynać swoją drogę do ekstraklasy od najniższych rozgrywek, radio kończy, tak. Mam nadzieję, że zupełnie inny wiadomością, że to, co najgorsze, mają już za sobą, bo chyba nie ma innej w tej chwili możliwości. Ja to tym głęboko wątpię, to, że coś się wydarzy dobrego na razie. No to tym niestety musimy zakończyć. Jacek Kurowski, TVP Sport. Bardzo dziękuję. A rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Radia 24. Reklama. Drodzy, Blaszkowska, są reklamą. Nie ma być tu u nas żadnej reklamy, absolutnie.